Przechodzimy do rezolucji. Potem będziemy mieli punkty, które było odstąpienie od drugiego czytania, głosowanie ewentualnych poprawek i druga. Rezolucja w sprawie utrzymania Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Projekt grupy radnych, druk nr 1079. Referuje Jan Szwajer. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Może zacznę tak. W 1978 roku został powołany w Krakowie Stołeczny Komitet Narodowy Krakowa. Od 1985 roku środki na rewaloryzację zabytków Krakowa są przyznawane na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków Krakowa, który dzieli właśnie Stołeczny Komitet Narodowy Krakowa. Od roku 1985 do roku 2012 na ten cel dostaliśmy 402 miliony złotych. W roku 2012 była to kwota 42 milionów, na rok 2013 w budżecie państwa jest przeznaczone 41,5 miliona złotych. Środki są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki nimi gospodaruje, a rozdziela je na poszczególne zadania Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. I ten mechanizm, który bardzo dobrze funkcjonuje od lat, to zresztą widać w Krakowie, który zmienił wiele pięknych budowli Krakowa cieszących nasze oko po rewaloryzacji. Niestety wywołuje w Polsce bardzo niedobre reakcje. Wszystko zaczęło się od maju zeszłego roku, kiedy w prasie dolnośląskiej we Wrocławiu